Złote kolce przyznawane są najlepszym polskim lekkoatletom i najlepszym organizatorom zawodów lekkoatletycznych w Polsce. W poniedziałek do grona wyróżnionych dołączyły Suwałki. Miasto nagrodzono za organizację 34. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce U23. Gala wręczenia nagród przyznawanych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i Przegląd Sportowy odbyła się podczas toruńskiego II Kongresu Miast Sportowych. Złote kolce można otrzymać za osiągnięcia ocenione według ściśle określonego klucza. Już od 2 lat byliśmy gospodarzem dużej ogólnopolskiej imprezy. Najpierw 70. Mistrzostw w lekkiej atletyce młodzieży, później w tym roku 34. Mistrzostw do lat 23. Jest to na pewno po pierwsze świetna promocja, ponieważ w Polsce usłyszano, że oto miasto Suwałki doskonale radzi sobie z organizacją dużych ogólnopolskich meetingów lekko atletycznych i robi to bardzo dobrze. To ogromny prestiż, ponieważ sportowcy z Polski, lekkoatleci wiedzą, że w Suwałkach jest nowoczesny obiekt, dobry obiekt, na którym można osiągać dobre wyniki, ale też być może skorzystać z treningu na tym stadionie i przyjechać tutaj na tym stadionie trenować, poprawiać swoją kondycję i korzystać między innymi z tego, co daje nie tylko miasto Suwałki, ale też cała Suwalszczyzna. Prestiżową nagrodę dla Suwałk odebrał Czesław Rankiewicz.